Warszawa Wschodnia. Jesteśmy w trakcie przesiadki między jednym pociągiem a drugim pociągiem, więc wyszliśmy sobie zobaczyć, co jest ciekawego tutaj do zobaczenia właśnie w granicach tego dworca. W tle widzimy tak zwanego jamnika. W kulturze masowej jest to długo uważany za najdłuższy budynek w Polsce. Jakkolwiek nie jest to do końca prawda, ponieważ niedaleko stąd znajduje się tak zwany Pekin, budynek, który ma... Ten budynek ma 508 metrów długości. Pekin, który właśnie niedaleko się znajduje, ma około 1,5 km długości, tylko że jest połamany i różnie adresami pooznaczany, więc nie jest tak spektakularnie długi i właśnie po horyzont jak tutaj. Budynek ukończono w roku 73, jego budowę. W tym samym roku ukończono też budowę falowca naszego w Gdańsku, który jest prawie dwa razy dłuższy. W związku z tym, żeby ten budynek był faktycznie rekordowy, dodaje się do definicji pewne kryteria, które tworzą ten budynek, właśnie mu rekordowe parametry. Czyli to, na co teraz patrzymy konkretnie, to jest najdłuższy budynek prosty w Polsce, właśnie wspomniany jamnik, przez mieszkańców też tutaj nazywany deską. Jest to całkiem zrozumiałe. Budynek powstał, żeby zasłonić, żeby zrobić ładne tło ludziom wychodzącym z dworca Warszawa Wschodnia, który się tutaj znajduje 300 metrów dalej, i żeby nie musieli patrzeć, wychodząc na reprezentacyjny plac przed dworcem, żeby nie musieli patrzeć właśnie na zabudowania, nie najładniejsze szmulowizny, jeżeli dobrze kojarzę, że tak się nazywa ta warszawska dzielnica. Jak nie, to się wypadałoby poprawić. W związku z tym ten budynek zasłaniał właśnie atrakcyjną linię zabudowy, która zasłania, znajduje się za nim. Budynek ma fajne parametry, ma 43 klatki schodowe, 400 parę mieszkań. Na chwilę obecną mieszka tutaj około 1200 osób. Jakkolwiek przez mieszkańców nie jest specjalnie lubiany, ponieważ mieszkania są małe, podobno nie specjalnie zaprojektowane konstrukcyjnie. Więc no, zostaje po prostu właśnie popatrzeć, podziwiać tutaj właśnie ten jego rekordowe parametry, jeżeli idzie o zabudowę. Tutaj widać, że zabudowa jest monotonna też, ponieważ był w zamiarze jeszcze zrobienie tu pawilonów handlowych, żeby właśnie urozmaicić trochę ten teren. Niestety z tego pomysłu się właśnie rozmyślano. Niestety dla mieszkańców, ponieważ ten budynek jest prosty, ma fatalną akustykę i w związku z tym od gigantycznej tutaj ulicy Kijowskiej, przy której też jeżdżą tramwaje, to jest po prostu jedna wielka ściana, która zbiera i odbija hałas. Więc innymi słowy, pomimo kultowości tego budynku, raczej byśmy nie chcieli tutaj mieszkać.